Jesteśmy w mieście Kagoshima, położonym najbardziej na południe w Japonii, u południowo-zachodniego krańca wyspy Kyushu. Miasto wielkości Wrocławia, bardzo urokliwie położone, port nad Zatoką Morza Wschodniochińskiego, u stóp potężnego, czynnego wulkanu Sakurajima, ale właśnie z powodu tego wulkanu noszącego miano najbardziej zanieczyszczonego miasta Japonii. A wynika to z faktu, iż Sakurajima bez przerwy praktycznie w mniejszym lub większym stopniu wyrzuca z siebie tony popiołu, które zwłaszcza w momentach większych erupcji lądują bezpośrednio na ulicach i domach miasta. W samej Kagoshimie nic ciekawego specjalnie do zwiedzania nie ma, w związku z tym udajemy się do portu, a stamtąd promem na półwysep zdobywać wulkan Sakurajima. Po prawej. Po lewej jest najwyższy, natomiast po prawej, ale nie jest od nas, tylko z tamtej strony wpatrzymy. On nie jest na samym czubku, ten krater, tylko jest tak jak gdyby schowany z tamtej strony, wiesz, od strony tej zachodniej. Wyobraźmy sobie to miejsce 26-28 tysięcy lat temu. W tym czasie jeszcze wyspy japońskie stanowią część kontynentu azjatyckiego. Nie są od tego kontynentu oddzielone. Natomiast w tym miejscu, gdzie tutaj stoję, jest głębokie morze. Głębokie na mniej więcej 1000 metrów. Nie ma śladu ziemi. I nagle któregoś dnia woda zaczyna bulgotać. Zamienia się we wrzątek. Wyparowuje i z dna ziemi pojawiają się skały magmowe, wybucha wulkan. Wulkan ten jest tak ogromny, że jego opary, jego dymu zasłaniają prawie 1/4 kuli ziemskiej. Unosi się coraz wyżej i wyżej przez kolejne lata, aż urasta do takiej wysokości, jaką w tej chwili widzimy, do wysokości 1100 metrów. No i w efekcie Japończycy nazwali tą wyspę, na której ten wulkan był, Sakurajima. Sakurajima, czyli Wyspa Wiśni. Sakurajima wybucha od czasu do czasu, jest czynnym wulkanem. Ma trzy wierzchołki, wierzchołek północny, środkowy i południowy. W pobliżu wierzchołka południowego jest krater nazywający się Sioła i z tego krateru non-stop wydobywa się dym. Niestety mamy pecha, nie możemy tego dymu zobaczyć przez taką pogodę, jak widać. Natomiast spektakularnie od czasu do czasu, raz na rok, raz na dwa lata, zionie ogniem, zionie lawą i tutaj mieszkańcy tutaj pobliskiej Kagoshimy mają wtedy piękny widok, choć z drżeniem serca obserwują te zjawiska. W centrum turystycznym u stóp Sakurajimy na krótkich filmach można zobaczyć spektakularne momenty działalności tego wulkanu. Przez moment popatrzmy i my, co potrafi ten wulkan z Wiśniowej Wyspy. Widokiem na wulkan Sakurajima zakończyliśmy nasze zwiedzanie Japonii. Trzeba wiedzieć, że w Japonii, która obszarowo jest tylko ciut większa od Polski, jest ogółem 80 czynnych wulkanów.
co czyni ten kraj niewątpliwie jeszcze piękniejszym i jeszcze bardziej tajemniczym.